Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Wawelu Wirek, skąd trafił do grającego w Ekstraklasie Ruchu Chorzów. Tam zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Od roku reprezentuje barwy gliwickiego Piasta, ale o rudzkich korzeniach nie zapomina. Martin Kączkowski spotkał się z dziećmi ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej, które mogły zadać mu kilka pytań, zrobić pamiątkowe zdjęcie i otrzymać autografy. Jestem wychowankiem Wawelu Wirek. Spędziłem tam 6 lat, na pewno bardzo, bardzo przyjemny czas, bardzo miło wspominał. No, do teraz praktycznie interesuję się tym klubem. No i tak jak wspomniałem na spotkaniu, bardzo cenię ten klub i może w przyszłości uda mi się tam zakończyć swoją piłkarską karierę. W moim poprzednim klubie w Ruchu Chorzów też dosyć często właśnie jeździłem po Rudzie Śląskiej po szkołach i miałem takie właśnie podobne spotkania. Na pewno bardzo przyjemne było to dzisiejsze spotkanie. Dzieciaki chętnie zadawały pytania, bardzo grzecznie widać. Interesowało ich to, także bardzo się cieszę. Urodzony w Rudzie Śląskiej piłkarz cieszy się sporą popularnością w swoim mieście. Dosyć często jest tak, że idę gdzieś, czy nawet w sklepie, czy na spacer, to spotykam kibiców z różnych klubów, ale zawsze jest to pozytywne spotkanie. Każdy życzy mi zdrowia, życzy powodzenia, także miłe uczucie. Każdy, kto chce pójść w ślady Martina, może rozpocząć swoją przygodę w Rudzkiej Szkole Mistrzostwa Sportowego. Obecnie trwa nabór. Nabór trwa do końca czerwca. Jesteśmy po pierwszym terminie testów, który się odbył w kwietniu. Kolejny termin wypada w maju i w maju ten najbliższy, 14, zapraszamy chętnych kandydatów. Testy odbywają się na Burlochu oraz na hali Mosir, na Halębie z innej dyscypliny, ponieważ w tym roku przenosimy szkołę do Kochłowic i otwieramy nowe dyscypliny. Aktualnie jest to dyscyplina piłki nożnej, a nowymi dyscyplinami będzie akrobatyka sportowa oraz piłka ręczna. Przedstawiciele szkoły zapewniają, że to nie jedyne spotkanie ze znanym rudzkim sportowcem. W najbliższym czasie są planowane kolejne. Wszystko po to, aby najmłodsi czerpali z doświadczenia swoich starszych kolegów i szli ich drogą na sportowy szczyt.